Kim jest Mamon? Jak się wybił? Jakie były początki jego kariery? Z kim ma kosę? Oraz to, ile zarabia? Sprawdźmy. Kamil Mamon Kowalski, znany również pod pseudonimem Kowal87, mieszka w Płocku, urodził się 8 lutego 87. Czyli Mamon ma obecnie 37 lat. Mamon z racji wieku słynie z tego, jak bardzo jest opanowany i spokojny. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa, zaraz wyłączam filmę. Przejawia on szczególną miłość do trzech rzeczy. Pierwszą są kobitki. Już tu była kiedyś taka dziewczyna, wiesz, to jej wysłałem kartę graficzną. Od tamtej pory nawet tu nie zagląda. Drugą gówno. A ty masz ryj jak gówno podziurawione widelcem. Jakiś przykładowy gość. Tak by nie wiem. Wpił się mordą w gówno. A trzecią mortadelka. Ja jednak i tak szanuję mortadelkę. Ja lubię. No nie znam lepszej wędliny do usmażenia niż mortadela. Zawsze było, mamo zrób mi chrupiącą, no nie? Mamon uznaje się za sztywnego chłopa i nie nienawidzi konfidentów oraz policji. Gdzie ja stary jestem sztywny, całe życie sztywny jestem. Dostawałem taki łomot, na komendzie. Jak powiesz coś złego o Mamonie, to na 99% on cię zwyzywa i zbanuje. Masz ostatnie ostrzeżenie w tym momencie. Jak mocne konfi ma socjale? Na YouTubie ma on 1600 subskrypcji, na Twitchu ma on aktualnie 168 tysięcy obserwujących. No nie piszcie tak, widzowie, bo ja dostanę przez was bana. I piszcie, że ma nogi sztywne. To nie jest śmieszne. Nawet jakbym miał, to co z tego? Mamon zaczynał już streamować w 2017, były to streamy po angielsku. Kamil, are you confident we can win? You are confident. Ale no, nie streamowano za bardzo. Tak na... Ale głupie, k***a. Prawda, jakichś prawdziwych widzów można mówić w okolicach 2020. A powiesz, czego się śmiałeś parę razy podczas oglądania tego filmu? Nie powiem. Roku. Streamował on wtedy po polsku i przynosiło to jakieś wstępne wyniki. Polska góra! Pierwszy taki pik popularności dla Mamona to tak naprawdę jakiego widz Tubson wypuścił z nim szoty. Aha. Mamon kontra robot. Będzie miał bana jutro, tak. Przez te szoty coraz więcej osób wchodziło do Mamona na streamach, chciało go wyśmiewać. Mitoman tylko bardziej się wkurzał i ich banował. Mamon, nie przejmuj się jakimiś zjami. Spierdalaj. Ja się niczym nie przejmuję, kurwa. Jakie Mamon ma osiągnięcia? Podzielimy to w sumie na dwie gry. Pierwszą będzie Liga Legend, a drugą Counter-Strike. W Lidze Legend Mamon nabija LP-ki, smurfuje, zrobił on takie dwa challenge. 7 dni do platyny, edycja pierwsza. Zakończyła się już po 4 dniach, a skończył on w Silverze 1.36 LP. Po prostu, zobacz, jest Jungle Defense i tyle. Dobra, ja nie mogę. Ja czuję, że dostanę bana po tym filmie, nie? W ogóle na innego nacisnąłem, ty jebana gro. Oraz druga edycja challenge'u, którą skończył już po 3 dniach. Bił on, uwaga, Silvera 2.75 LP. Jak widać, Kamilek ma poważne umiejętności ligolegendowe, może zostać młodym talentem. Faker będzie mu buty czyścił. Ale czekaj, bo możesz się śmiać z Mamona, że jego kariera jest średnia, ale Mamon opowiada na streamach, jak to był królem w CSa 1.6. Dobra, Patryczek, ja na kurwo pierdolona grałem 15 lat w CSa, jeździłem na LAN, miałem drugie miejsce w Polsce, gościu. A ty mi będziesz... Serio? Czy nie? Fanatyczny jakiś. Jednak, jak się przyjrzymy, to Mamon jedyne, w czym brał udział, to w turnieju Open, ale pali się, to pewnie coś wygrał w nim, nie? Nic bardziej mylnego, Mamon już w pierwszym starciu odpadł drabince z wynikiem 0-2. Grali oni wtedy w teamie taki Quality Control, a on chyba był wtedy pod nickiem Juden. A grałem 15 lat w CS-a, jeździłem na LAN, miałem drugie miejsce w Polsce, gościu. Tutaj macie oczywiście listę jego wszystkich osiągnięć, zebrałem je na jednym... W tym screenie. Dobra, turniej mu nie poszedł, no, ale się nie znasz, myliście. Nie. Może zobaczmy jego win ratio. No i co? Gorzej sąsiad idzie. Widzicie, jak się poświęcą widzowie. Jakie Mamon miał wyzwania? Pierwszym wyzwaniem w karierze Mamona był Tubson. Tak jak już wcześniej wspominałem, robił on z nim szoty, jakieś przeróbki. Co to liżmy? Liżmy jaja. Ale się złapałaś. I Mamon oczywiście ma z nim beef, wyzywa go. To jest konon jebany. To tak jakby chłop zadzwonił na psy, takie coś zrobił. No, czemu rękę podają i lachę robią. Powiem ci, Tubsonik, nawróciłem się, jesteś spoko mordeczką. Byłem w błędzie cały ten czas. Ci już jest zgoda. Rusi ty chcesz, ja ci przepraszam z całego serca. Drugim takim wyzwaniem jest Syncrof. Tego właśnie najbardziej nie rozumiem. Utrzymał z nim jakiś kontakt, tak naprawdę razem się wybijali. Syncrof sobie coś zażartuje, a Mamon od razu tak. To nie za kurwa kategoria. Dalej, kurwa, szmato. Obraża się, banuje, wyzywa. Co? Niezła kurwa kategoria, co? Kategoria szachowa? Bo on się chwali, że tam ma wysoką? Aha, dlatego nie wiedziałam. Obraża się, banuje, wyzywa. To odpali, jak on podejdzie, to go dajwujesz i wyjebane masz jaja, to okej?
Jeszcze raz mi powiedz, żebym na topa poszedł, to normalnie jadę do ciebie. Po dwóch miesiącach oczywiście Kamilek wraca, godzę się z Tinkroffem i nagrywają dalej. Przepraszam dla Tinkroffa. To jeszcze takich dwóch wcześniejszych oponentów przed najnowszym, Gucio i Remsuła. Z Guciem też, tak samo jak w przypadku Tinkroffa, chwile się lubią. Bo dobiera takich kurwa śmieciarzy jebanych, że się nie da z tym kurwa w ogóle grać. Jebana kurwa stąd zapierdala tam kurwa, zamiast mi pilnować na linii. Nie słucham, spokojnie. A i zobacz co kurwa robi, jebana kurwa. Później chwile się nie lubią. Ale spokojnie, mamą miał lagi chyba. Teraz. Może ty kurwa miałeś lagi, jak mówiłem, że Komik! Na razie. No i ostatnio mama mu zaczął wyzywać w sumie moderatorów na czat. Pierdolony komik! Kup tą moderację! Gucio bohater stanął w ich obronie. Moderację? O nie, nie mamo, nie w tą moderację, bo mi dużo pomagają. Tak jak mówiłem, te parowy z moderacji zawijam nara? No to mamon, już nie wrócisz jak parowy z moderacji, bo cię ostrzegałem, żebyś ich nie wyżywał. Daj spokój, stary. Ja to już od dawna wiem, że wszyscy są tylko kurwa w oczy kolegami, za plecami, są łajzami. Mi po kolei. Mamon to taki trochę Midas z gówna, bo swoich przyjaciół zmienił. Co? Lewy wrogów. No i Remsuła. Aha. Chociaż jedyny się nie pierdzieli. Jak się można zachować jak tak kurwa p***a, nie? Stary dziadzie kurwa obrażony. Nie no stary, zima jest, on pewnie jeszcze na letnich jeździ. Remek coś powie do Mamona, a ten od razu odpowiada mu logicznymi argumentami. Bo to jest dla gitów giera. Z tobą. Najlepszym sztuczką Mamona na każdy beef jest to, żeby po prostu się zmutować na Discordzie, nie? Nie, jeszcze pogadaj trochę, to cię zaraz zmutuję. O, zmutuję, kurwa. Stary, kurwa, żulu. Teraz jest taka faza Mamona na Xayo. Ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam, ja nie mogę się tak śmiać mocno, widzowie. Ogólnie ja uważam, że to jest śmieszne, nie? Ale czasami mi szkoda Mamona. Była, przepraszam, bo teraz z bagietą jest beef. Od 4 dni powtarzasz komuś, żeby z bronią z respa nie biegł. To jest bardzo proste, tylko trzeba nacisnąć przycisk. Trzeba mieć taki przycisk na klawiaturze. Nazywa się shift. Grać nie potrafiłem w tą grę. To była pierwsza rzecz, którą zrozumiałem. Że jak mnie słyszą, to mnie zabiją. Bagieta zwrócił uwagę mam. I teraz tak. Mamonowi, że się obraża, a Mamon i zaczął wyzywać Bagietę za to, jak gra. On puszuje, mówi nie puszuj, on biegnie, krzycz 7 razy, mówisz 8, 10. Stąd rzucam ten granat zawsze. Dobra, k***a, Bagieta nie potrafi grać w gry, no i ja p***olę, i co za różnica, no niech se k***a gra jak mu jest przyjemnie, no ja p***olę. Puszuj, on biegnie, krzycz 7 razy, mówisz 8, 10. Stąd rzucam ten granat zawsze, patrz, bo ja go rzucam tak, patrz. To naprawdę. Dobra, ja nie mogę. Naprawdę Bagieta zaskoczył, bo nie spodziewałem się aż takiego odpału i walki ze strony Bagiety. Sama nie byłaś lepsza, ale z czym nie byłam lepsza? No ja nie gram lepiej, no. Dlatego na chuj miałabym kadać komuś coś. Co ona? O, wszystko moja pretensja. Ciekawe jak Mamon wygląda, gdy biegnie. Weź, ufo pro, dzięki za dychę. No pewnie normalnie, jak każda osoba, która biega. Ktoś rasuje, że go nie słucha. To drama jest tak naprawdę o nic. Bagieta ma w sumie moim zdaniem rację. Hashtag Team Bagi, bo zwrócił mu uwagę na jego dziecinne zachowanie. A się focha na każdą powiedzianą rzecz. No bez ale ty gryz. Pnięty i głupi, ale rozumiem, że moja wina. Nie ma problemu. A gdzie to jest moja wina przy głupie ty jedaj? Mordo, już tematu nie ma. Ja se sam pogram. Ale dobra, mieliśmy jakieś jego małe wyzwania w karierze, takie poteczki. Teraz przejdźmy do największego wyzwania. Mamona. Jesteście nim wy, widzowie. Ale jak? Tak naprawdę tym, co niszczy Mamona w dramach, są widzowie. Podrzucają mu oni coś na czacie, bejtują go, a Kamilek we wszystko wierzy. Jakiej myszki używam? SPC. Kurwa, przypał. Dobra, stajesz timeout. No, kurwa, przypał. Dobra, to jest timeout. No, zbejtował mi być. Takie dwa też popularne tematy, o które Mamon się wykłóca, to, że nie mieszka z rodzicami. Pomyga. Oraz to, że jeździ na wózku. Nie mam nóg, mordo. Patrz, kurwa, protezami macham, pa. Jedna proteza, druga proteza. Ale, czy Mamon to jest tylko taki zły i toksyczny człowiek? No nie, ma też lepsze momenty. Czasami Mamon wyciąga swój papier z wyższej uczelni i zaczyna edukować widzów swoimi mądrościami. Czy co to było? Wyciąga swój papier z wyższej uczelni i zaczyna edukować widzów swoimi mądrościami. A czemu teraz na przykład nie wyskakujesz i nie bijesz creepów? Zamknij mordę, czy ty wiesz, że jak ja dostaję kurwa damage na Yumi, to już nie mogę w siebie wskoczyć potem, zobacz, i po mnie, już jest po mnie. Serio myślisz, że damage powoduje, że Yumi nie może wskoczyć? Tak, tak. Ileś damage'u musisz dostać i ci wyłącza się od razu cooldown. A najlepiej jest jak mamon się naje.
I serio? Wtedy no po prostu muala. Kur, wyszliśmy, to ci mówię, że z pająkiem się siłowałem. Ty o Discordzie lepiej poczytaj. To jak on, na czym oni zarabiają? Wytłumacz mi. Discord Nitro, okej. Okay. Nie chcę mi się nawet tłumaczyć. Naprawdę Mamon jest postacią tragiczną. A o co tam chodziło? Robi sam sobie krzywdę. Rzucisz raz? Nie uda się. 100 razy? Nie uda się. Możesz 1000 razy rzucać, się nie uda. Ale za 1001 nie uda się. Chyba jak się w ptaka zamienisz. Nakreślił nawet taki cykl życia Mamona. Najpierw jest chwilę dobrze, później ktoś coś powie na niego, no tak, prowadzi Bylik to do dramy, mija jakiś czas i powtórz znowu proces, nie? To oczywiście powoduje to, że Mamonowi wtedy wzrastają liczby, więc w sumie nie wiadomo do końca, czy może on nie robi tego specjalnie, w co wątpię, ale może Mamon jest takim ukrytym mastermindem i nas wszystkich bejtuje? Możecie powiedzieć, co o tym sądzicie, no ale powątpiewam, nie? Ale ile on tak naprawdę zarobił? Sumując to wszystko, Mamon sam z subskrypcji na Twitchu zarobił około tak 14 tysięcy dolarów. Ale oprócz samych subskrypcji dochodzą do tego też współprace. Pierwsza taka głównie znana współpraca Mamona to jest z SPC. Skończyła się ona aż po jednym dniu. Jak chcecie jeszcze zobaczyć magiczną sztuczkę, to napiszcie pod streamem Mamona, co się stało ze współpracą z SPC. No to zobaczycie, szybko znikniecie, nie? A aktualnie możemy znaleźć 3 współprace. Serio? Pierwsza ze X-Gamerek pewnie. Series. Drugą taką współpracą to oczywiście X-Gamerek. No i trzecia aktualna współpraca Mamona, Farm Skins. Jeszcze wcześniej można oczywiście się dokopać do innych współprac. Na przykład do skin Kantora, gdzie się okantują. Nie spada wartość. Charlie, jeżeli teraz możesz za 2 złote kupić chleb, a potem ten sam chleb jest kurwa warty 4 złote, wartość chleba poszła w górę, a kurwa pieniędzy w dół, wypierdalaj. Czyli Mamon aktualnie w swoim najlepszym okresie wyciąga on tak około 15-20 tysięcy miesięcznie. No i oczywiście do subskrypcji i współprac dochodzą też donaty. Zaliczmy za 2 lata jakieś 16 koła. Ale ile on zarobił od początku swojej kariery? No to można liczyć chyba tak około 200 koła. Podsumowując, można uznać, że... Mamon tyle hajsu by robił? 10-15 tysięcy? 15-20 tysięcy? Kurwa, przecież ludzie u niego nie kupują subów. No ja bym nie powiedziała, że on wyciąga 15-20 tysięcy miesięcznie. Ja myślę, że on kilka tysięcy wyciąga co najwyżej. Więc ja nie wiem, skąd on to wziął, ten typ. Piątka ze skrzynek, co jest za X-Gamerka? Piątka ze skrzynek? Uważasz, że ma piątkę ze skrzynek? A pierdolisz. Moim zdaniem. Jest takim disem trochę naszej dekady. Niszczą swoich wszystkich przyjaciół i są strasznie toksyczną osobą. Tak naprawdę jak przyjaźnisz się z Kamilkiem, to w następny... Mama mi! Następny dzień może on ci nienawidzić. Mamon to taka trochę postać tragiczna. A wy co sądzicie o Mamonie? Odklejus czy normalny, sztywny ziomek? Możecie dać znać w komentarzu. I oczywiście zostawcie subika. Elo? Bo już trzeci raz to nagrywałem, już mnie prawie po... Właśnie widzowie, jest koniec streama. Chciałem odpisać Ave Matiemu i przewróciłem Coca-Colę na całą klawiaturę. Dziękuję, właśnie jest koniec streama, cześć. Bo nie mam klawiatury. Dzięki Mati, elo.